Pijany 71 latek wjechał w radiowóz i potrącił policjanta. Pijany 71 latek uciekał przed kontrolą. Uderzył w radiowóz, potrącił policjanta. 71 latek z powiatu wołowskiego dolnośląskie, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Uciekając uderzył w radiowóz i potrącił funkcjonariusza. Został ostatecznie zatrzymany, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na trasie Stary Wołów, Wrzosy. Policjanci ruchu drogowego Wołowskiej Komendy podjęli interwencję wobec kierowcy, który mimo wyraźnych sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie zatrzymał się do kontroli. Uciekinier łamał wszelkie przepisy ruchu drogowego. Podczas pościgu gwałtownie przyspieszał, hamował oraz zajeżdżał drogę prowadzącym pościg policjantom, uniemożliwiając im wykonanie manewru wyprzedzania, przekazała w sobotę młodszy aspirant Aleksandra Pieprzycka z Biura Prasowego Dolnośląskiej Policji. Potrącił i uciekł w miejscowości Wrzosy. Policjanci zdołali wyprzedzić pojazd, jednak kierowca w dalszym ciągu nie zamierzał zakończyć ucieczki i uderzył w policyjny radiowóz. Po zatrzymaniu pojazdu interweniujący funkcjonariusz natychmiast wybiegł z radiowozu, chcąc zatrzymać sprawcę. Mężczyzna jednak nagle ruszył i potrącił policjanta, po czym odjechał z miejsca zdarzenia, relacjonowała policjantka. Z promilami w organizmie, za to bez prawa jazdy policjanci ostatecznie zatrzymali kierowcę, który ukrył się w miejscu zamieszkania, a pojazd, którym kierował, schował za stodołą. Sprawcą okazał się być 71-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego. Mężczyzna został następnie poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierował pojazdem mając prawie 2 promile alkoholu. Nie posiadał także uprawnień do kierowania. Pieprzycka dodała, że w wyniku zdarzenia funkcjonariusz z ogólnymi obrażeniami trafił do szpitala. Po udzieleniu mu niezbędnej pomocy i przeprowadzeniu badań, stwierdzono, że nie wymaga on hospitalizacji. 71-latek za popełnione przestępstwa odpowie teraz przed sądem.